Witajcie! Dzisiaj na temat układanek lewopokulowych. W wcześniejszych odcinkach opowiadałam Wam o rozwoju mowy, a układanki lewopokulowe mają bardzo duży wpływ właśnie na to, aby u dziecka się ta mowa prawidłowa rozwinęła. Dlatego dzisiaj kilka słów o nich. Ale zaczynając od początku. Mamy dwie pokule mózgu. Prawą pokulę mózgu i lewą pokulę mózgu. I każda z nich jest odpowiedzialna za inne działanie. Prawa pokula mózgu to obrazy, dźwięki i emocje. Natomiast lewa pokula mózgu to takie myślenie analityczne, logiczne, a także ośrodek mowy. Ewolucja ukształtowała nas tak, że prawa pokula mózgu rozwija się bardziej intensywnie. Jakbyśmy pomyśleli, 1000 lat temu człowiek, aby przeżyć, musiał zobaczyć niebezpieczeństwo, dostrzec je, usłyszeć. I tak samo z pożywieniem, też musiał je zobaczyć i usłyszeć. Także ta prawa pokula mózgu miała lepsze warunki do rozwoju. W współczesnym świecie myślę, że też łatwo dostrzec, że dziecko ma o wiele więcej tych bodźców takich wzrokowych i dźwiękowych. Dlatego, aby rozwój naszego malucha był taki równomierny, warto przeprowadzać z nim różne ćwiczenia na lewą pokulę. I te ćwiczenia możemy podzielić na parę rodzajów. Pierwsze to będzie układanie sekwencji. Bierzemy sobie dwa rodzaje klocków, na przykład czerwone i żółte, i układamy czerwony, żółty, czerwony, a tu. I teraz dziecko ma tą sekwencję dokończyć. Ten przykład jest bardzo prosty, dwuelementowy, na bazie kolorów. Tych elementów w sekwencjach może być więcej. Tutaj na przykład macie 5. Oprócz kolorów możemy również użyć różne figury, a także kształty. Drugi rodzaj ćwiczeń na lewą pokulę to będą szeregi. Mamy tutaj już więcej elementów i dziecko ma je ułożyć według logicznego ciągu. Na przykład karta od największej do najmniejszej, albo od najciemniejszego koloru do najjaśniejszego koloru. Tutaj mamy przykład z kwiatem, który rośnie, czyli na początku mamy nasiono, łodyga, liście i pojawiają się płatki. Także dziecko właśnie układa szeregi według logicznych zmian. Trzeci przykład ćwiczeń to będą układanki i mamy tutaj zazwyczaj karty pracy, na których znajdują się różne wzory, a także różne kostki albo figury i dziecko musi ułożyć to, co widzi na karcie, pod kartą. Ważne tutaj jest w tej pracy, aby nie układać tych elementów na karcie, tylko właśnie dziecko ma sobie w głowie te figury odpowiednio poprzekręcać, poprzemieszczać i ułożyć je pod obrazkiem. Z układankami lewopokulowymi możecie bardzo dużo spotkać się w metodzie krakowskiej. I tutaj pani profesor Jagoda Cieszyńska bardzo dużo właśnie stworzyła takich pomocy. Ona też dużo opowiada o tym, jak ten rozwój mowy dziecka powinien prawidłowo przebiegać. Ale znacie mnie, wiecie, że ja bardzo interesuję się pedagogiką Montessori i zaczęłam się zastanawiać, czy w pomocach montessoriańskich również możemy znaleźć elementy układanek lewopokulowych. I uważam, że tak. Patrząc na dział sensoryczny, w którym na przykład mamy taką pomoc jak różową wieżę, układamy ją od największych elementów po najmniejsze. W brązowych schodach u dziecko układa od najgrubszego bloku do najcieńszego. Czerwone belki od najdłuższego do najkrótszego. Kolorowe tabliczki od najciemniejszego koloru do najjaśniejszego. Tak jak widzicie, bardzo wiele przykładów szeregów. To jest tylko parę przykładów, które Wam tutaj podałam, ale naprawdę można ich znaleźć o wiele, wiele więcej. Jeżeli te pomoce, o których tutaj wspominam, Wam nic nie mówią, to zapraszam Was tutaj do tych filmików, gdzie opisuję właśnie te pomocy, każdy z osobna w osobnym filmiku, jak je prezentować i co pomagają dziecku rozwinąć. Oprócz tego, zazwyczaj do pomocy mamy tak zwane rozszerzenie, jak na przykład do różowej wieży,
Są to takie karty pracy, gdzie dziecko próbuje odwzorować dane ułożenie sześcianów. Czyli to też jest taka układanka, według mnie przynajmniej, lewopółkulowa, że dziecko ma wzór i układa odpowiednie ułożenie. Podzielę się z Wami taką jeszcze jedną myślą, ponieważ pewnie nieraz słyszeliście takie hasło integracja sensoryczna. I w pomocach montessoriańskich mamy bardzo wiele właśnie takich elementów z integracji sensorycznej, szczególnie w tym dziale sensoryki, gdzie dziecko rozwija zmysł dotyku, zmysł wzroku, słuchu, a także smaku czy węchu. Pewnie też się spotkaliście z hasłem terapia ręki. I w pomocach Montessori również mamy te elementy terapii ręki zawarte, kiedy dziecko na przykład podnosi cylindr do osadzania. Są to takie duże, zaokrąglone uchwyty. Dziecko pracuje trzema paluszkami. Kiedy pracuje z szorstkimi tabliczkami, również sobie tą rękę tak wyrabia, żeby w przyszłości za mocno nie przyciskać ołówkiem czy długopisem. Wspominałam Wam również kiedyś, że przy terapii ręki nie tylko ważna jest praca z dłonią, ale bardzo ważne jest mięśnie tutaj brzucha, kręgosłupa, by była prawidłowa postawa ciała. I nie wiem, czy kiedyś mieliście możliwość trzymać na przykład taki blok z brązowych schodów. Największy, najgrubszy. Jest on naprawdę ciężki. Ja go ważyłam, ma 1,3 kg. I dziecko unosząc takie przedmioty, pracując z ciężkimi przedmiotami, właśnie też wyrabia sobie tutaj na przykład te mięśnie brzucha. Kolejne hasło, ostatnio bardzo popularne, to mindfulness, uważność. I pedagogika Marii Montessori bardzo na to zwraca uwagę, aby dziecko, kiedy pracowało, było tu i teraz, całe, aby się skupiało na jednej czynności. Ponadto mamy również lekcje ciszy, o których więcej mówię tutaj, dla takiego uspokojenia, dla relaksacji, dla usłyszenia tych dźwięków, nawet najcichszych w otoczeniu. Jeszcze jedno hasło. Układanki lewopółkulowe, tak jak Wam dzisiaj przedstawiłam, też są elementy ich zawarte w pomocach montessoriańskich. Mnie zachwyca to, że te pomoce Maria Montessori dobierała je 100 lat temu, a one są cały czas aktualne. I jestem przekonana, że jeżeli niedługo neurodydaktycy powiedzą nam, że dla rozwoju mózgu jest ważne to, to i to, popatrzymy na pomoce montessoriańskie i pewnie się okaże, że elementy tego są w nie wbudowane, a dziecko po prostu teraz je używa i już to rozwija. Ale wracając do układanek lewopółkulowych, uważam, że tak jak też pedagogika montessoriańska mówi, podążamy za dzieckiem. W momencie, kiedy dziecko chętnie z nimi pracuje, to jak najbardziej ja Wam je polecam. Również w domu mam parę takich układanych i tutaj właśnie chciałabym je Wam pokazać. Jedną z prostszych mamy z firmy Skumaito. Jest to taka łąka, mamy kulki w różnych kolorach i karty pracy, gdzie dziecko układa te kulki na tablicy. Może to robić za pomocą rączki, może to robić za pomocą dołączonych szczypiec. Powiem Wam, że mój 2,5-latek jeszcze troszeczkę tego nie ogarnia, dlatego że próbuje te kulki kłaść właśnie na karty pracy, a nie na tablicę. Ale to tylko tak dla Was orientacyjnie, żebyście też wiedzieli, dla jakiego to może być wieku. Także właśnie 2,5 lata, to przynajmniej w naszym przypadku, to troszeczkę za wcześnie. Inny przykład układanki, to mamy takie szeregi i relacje. I dziecko właśnie układa sobie 5 kolejnych elementów. Fajne jest to, że dołączone są takie paski tutaj. Dziecko sobie może samo skontrolować, czy dobrze to ułożyło. Chociaż praca z tą pomocą polega też na tym, że później dziecko opisuje według jakiego wzoru obrazy ułożyło. Mamy układankę symultaniczno-sekwencyjną z metody krakowskiej i tutaj jest 9 kostek niebiesko-białych oraz książeczka dołączona. I na początku dziecko układa takie proste wzory, które składają się z 4 kostek, a później już trudniejsze z 9 kostek. Następnie mamy mozaiki drewniane z firmy Epidexis i mamy taką mniejszą mozaikę, gdzie również dołączona jest książeczka oraz mozaikę XXL z bardzo dużą ilością kart. Także tutaj dziecko właśnie też te wzory układa pod obrazkiem. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.